Ты... One siedzą w jakimś kurwa trybie takim tym. Kurwa... Tryb czuwania mają. A tylko kurwo skoczysz, to wyrucham ci starego. Okej. Pompa! O kurwa! Gunpowder. Więcej te... Survive the attack? Od kiedy są takie rzeczy, kurwa, w tej grze? Ile mam, mo? Dwa. Okej, okay, czyli to muszą być naprawdę strzały z gigabliska w głowę. Ciach! O, właśnie o to chodziło. Zajebiście. No i to go rozjebało. Okej, okay. Gdzie są następni? Tu jest kolejny. Ciach. Teraz bierzemy pistolet i go ciachamy z pół metra. Ciach. Ciach. Kurwa, ciach. Ciach. Chyba to jest kolejny oponent? Ciach. O, jakąś knagę, kurwa. Kryształowa głowa. Łocie, chuj, to jakiś trezer. Ła! Przez drzwi mi zajebał. Uuu, zajebiście. Ciach. 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 Co on powiedział, że ich nie ma końca? Ale że co, że mam uciekać? Nie no, gra mi powiedziała, że survive the attack. No to ja survive'uję ten atak cały. Weź się, odchyl, odchyl się. Dobra. Ty, coś tu się pali, kurwa, chyba. Rusted scrap. Okej. Okay. Właśnie tutaj coś się do okna dobija. Siema, mordo. Ej, bez kitu, coś tam płonie w tle. A ja na pewno nie mogę zejść tutaj na dół, kurwa? Coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. To są strzały? Kucaj, kucaj. Kurwa, czekaj. Wiebie go. To są płonące strzały. Co to kurwa, smok? Co to kurwa jest? Nie bij! Zajebał mi bombę! Nie mogę biegać, nie mam leczenia. Gdzie ja mam iść? Kurwa, kurwa. Tam był domek, tam się da wejść. Kurwa, ale teraz zawracać? Ocie chuj. No dobra. O nie, 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 nie dobra, nie dobra, nie dobra, nie dobra, nie dobra, nie dobra. Nie pierś mikrofonie. Dobra. Kurwa! Nie ma, mamo! On mnie zajebie. O, nie zajebał mnie. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Wracam do domu, wracam do domu, wracam do domu. Co ja mam zrobić, kurwa? Wiem, że na pewno mogę zrobić takie coś, chyba. Okej. Okay. To mi trochę da, ale nie dużo. I teraz wróciłem się tutaj. Kurwa, tu coś jest. I tu coś jest chyba. O, spierdolił się sam do dół. Kurwa, wstał. Oj, kurwa. Oj, kurwa, ale że takiego dodge zrobił. O, jest.
Dobra, podpowiadaj mi, żebym sobie szybko coś skraft... Nie wiem, o chuj tu chodzi. Wow. Michel to jest kozaka, hejterów trzeba jebać. Rapowe podziemie tmiczowemu mówi siema. Robiony jest pikołek, bombki no i świeca. Czytanie, że tu to standard. Dziękuję bardzo, Don Grande, za subika. Essa! No, to prawda. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Piąteczka dla ciebie. Dziękuję bardzo, Don Grande. Nie pieć, kurwo. Dziękuję ślicznie. Babuszka! Ale co tu się odjebało? Nie mam. Nie mam. Szczerze? Nie, żeby coś. Ale... przez... ile gramy w tego Residenta? Od 47 minut. Przez 47 minut tej gry stało się więcej niż przez całego Residenta Trójkę. No dobra, może nie aż tak, ale Resident Trójka miał mniej DMS-ów w przeciągu całej swojej długości, czy tam chyba 4 godzin. To jest ciekawe. A jeszcze tutaj nie poznaliśmy głównej antagonistki, co nie? Czyli za tej wampirzycy. You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Tak. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. Okay. She is in great danger. O kurwa. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. Ooh. What are you talking about? The monsters? Dzwon. O kurwa. The castle bell heralds danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Okay. Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Jestem w chuj ciekaw, o co tu chodzi. Jestem w chuj ciekaw, o co tu chodzi, wiecie? I szczerze mówiąc, tak, to się pojawi na YouTubie. Na 100% jakoś to potniemy z Frekiem. Powiem wam tak, szczerze, jestem strasznie ciekaw, co moje dziecko, znaczy dziecko Itana ma związanego z tym wszystkim, ponieważ tak jak powiedziałam przed chwilą babuszka, dajmy jej nickname babuszka, powiedziała, że Rose w momencie, gdy Mother Miranda, czyli cycata wampirzyca, przyniosła Rose do wioski, zaczął się odpierdalać syf. Pytanie teraz, dlaczego? Tak, to już czytaliśmy, pamiętam. Tutaj akurat, tu gdzie teraz jesteśmy, jesteśmy, tutaj już byliśmy w demo, tylko jeszcze sytuacja jest taka, że wcześniej nie mieliśmy shotguna w tym momencie, a teraz już mamy, czyli jest lekka różnica. Minimalna. Kim jest Rose? Rose to jest córka moja i Mii. Czy mam odsłuch na mikrofonie? Tak, mam. Czyli córka Itana i tego to jest Rose, jak coś. O, coś tu leży, daj mi. Zamknięte z drugiej strony. Jest to. Tam jest to, gdzie już wyszliśmy. Tutaj pamiętam, że tam było zamknięte od drugiej strony. Nie pierś mikrofonie. Tu jest. Tak. Tego się chyba nie dało otworzyć, z tego co pamiętam dokładnie. To jest. No. Jak zrobiłem odsłuch na mikro, to jest w OBS-ie wszystko budowane. Dajcie sobie tam prawym na jakąś taką śmieszną tą i tą taką kurwa tego szmegas i masz. Nie pierdź, kurwa jebana.
Zniszcz baranka. Aha, czyli baranki trzeba niszczyć w tej części? No w sumie bez kitu, nie widziałem żadnej takiej. No dobra, no to baranka rozpierdala. Ale nożykiem, no bo co? Ciach. O proszę, i dostałem achievementa. Okej, okay. PPG. Czekajcie, a ten domek sprawdzaliśmy w demo? Czy nie, bo już nie pamiętam. To było zamknięte, co nie? Tak, od drugiej strony. Tutaj to było to, a tutaj jak wchodziliśmy, to coś było? Nie, to też było zamknięte. Dobra, no to już wiem dokładnie, co mamy robić. Co mam więc robić? To koza? Znaczy tak, koza. Dobra, ale dalej mi nie mówcie, co? Tylko chcę wiedzieć, że kozioł to jest znajdźka i decyd. Więcej mi nie podpowiadajcie. Bo to nie o to chodzi. To jest jakiś cmentarz. Okej, będziemy potrzebować prawdopodobnie do niego klucza. Zaraz idziemy tam, gdzie w demo były potworki. Mam nadzieję, że tych potworków tutaj nie będzie. O, to nam się przyda. Oczywiście, że tak. Tu jest nasza Mother Miranda, za którą wy wszyscy... wszyscy przepadacie. Tu jest ten jakiś kurwa ziomek ze zwiastuna. Tu jest to taka dziwna lalka. A tu jest... Ej, ona wam też nie przypomina przypadkiem jednej z tych trzech wiedźm z Wiedźmina, co była na bagnach? Ona trochę tak wygląda, co nie? W ogóle, ostatnio się zastanawiałem, wiecie? Ostatnio się zastanawiałem nad pewną rzeczą. Otóż Wiedźmin trzeci miał niesamowitą, kurwa, mechanikę wody. Aha, ta, też będziemy się strzelać. Tak jak pamiętacie, woda w Wiedźminie była cudowna. Reagowała tam na Igni i tak dalej. Rozumiecie, co chodzi? Znaczy nie na Igni, tylko na Arda, co nie? Że tam ta woda reagowała i tak dalej. I to była ewolucja. W Cyberpunku stwierdzili, na chuj nam woda i jebać wodę. Wiecie, co chodzi? No i to jest takie, no nie wiem. Trochę chujowe. Jakby, wiecie, co mnie najbardziej rozpierdala w tym wszystkim? U mnie w głowie od czasu do czasu pojawia się taka myśl. Ja wciąż nie wierzę, że Cyberpunka i Wiedźmina zrobiła to sama firma, to samo studio. No kurwa, nie wierzę w to. No nie wiem, kurwa, jak to opisać. Rusted scrap, give me this shit. Dobra, idziemy standardowo, znaczy standardowo, tutaj przed siebie zapierdalamy. Takie było skryptowane. Puk, puk, kto tam, twoja stara? Siemanko. Siema, Linda. Czy jak ty tam miałaś? Hey, what are you doing here? Jak to mrak? Ciekawa była w chuj. Zdziwiłem się bardzo. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. She's not answering in the gate. Kurwa, moment. Jaja mnie spędzą? One shotik czy na kilka streamów? Pewnie skończymy. Jeżeli nie skończymy dziś, to skończymy pewnie jutro wieczorem. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Jak maturka? Rozjebana. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Dobra. No to my już dobrze wiemy, co mamy robić z demówki. O, mamy minę w ogóle, bez kurwa kitu. I wiecie co? Ja tak sobie na wszelki wypadek od razu przeładuję pompę. O, to jest zajebisty koncept. I też weźmiemy sobie ten gunpowder stąd. I... tutaj... była ta. Dobra. Jeszcze sprawdzę, tylko chyba tego kipelka nie było wcześniej w demo. Albo był? Był, bo się śmiałem, że są chujowe cegły. Był. Ciach. Czy grałem już w Wiedźmina 4? Tak, grałem. Hurry. Took your damn
O czym ty pierdolisz, kurwa? Ej, słyszeliście tego dziada? Legitnie przebiegłem, kurwa, w 30 sekund wszystko. On mówi, zamieło ci to w chuj czasu. No, abym ci zajebał z shotguna, dziadu. Znaczy, gram od nowa? Nie, po prostu doszliśmy do tego momentu, który był w demo. A to już jest pełna wersja, spokojnie. Legalnie kupiłem tą grę, no, jest na moim koncie Steam. Osoby, które nie wierzą, mogą sprawdzić na moim Steamie. No. Jest Wiedźmin 4? Nie. Nie ma Wiedźmina 4. Zajeb dziada? Chciałbym. Ale dla osób, które nie były na streamie z demo, nic nie mówię. Nie spoileruję. Nic nie spoileruję. Bo może ktoś akurat czekał, żeby zobaczyć całą grę, więc... No. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. Mój typ dziewczyny? What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. Do której stream? Nie wiem, zobaczymy. Do pierwszej, do północy? We will see. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Okay, interesujące. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Przejebany quicker, przejebany. Nie grałem demo. Wait here. Tam. Check on the others. Zawsze... Dla osób, które nie wiedzą, jak coś, taka jest tradycja tego kanału. Oh, save mamy pierwszy! Pokcam! Dla osób, które nie wiedzą, tradycja tego kanału generalnie jest taka, że jednak Resident Evil jest jakąś częścią taką z gierek, które po prostu uwielbiam i sobie ogrywamy. I zawsze jak wychodzi nowy Resident Evil, to najpierw ogrywamy demo i prawdopodobnie tydzień potem wychodzi już pełna wersja i ogrywamy sobie całą gierkę, tak wiecie, ciach. Tak jak jest, tak jak było w przypadku dwójki, tak jak jest w przypadku trójki, znaczy tak jak było w przypadku trójki. I tak jest, tak jak jest też teraz. Tylko, że wcześniej nie pierdził, ten mi kurwa mikrofon zajebany. Muszę pobrać lepszą aplikację do audio. Anton! He helped Leonardo and Elena. Dobra. Rozsiądźmy się. Jaki jest mój typ dziewczyny? Już ci to powiedziałem. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Właśnie, wiecie co zauważyłem? Zawsze jest ten jeden typ człowieka, znaczy zawsze w filmach, czy gdziekolwiek, zawsze jest ten jeden ziomek, który jest napierdolony jak szpadel. W momencie, gdy jest apokalipsa, zombie, potworów, kurwa czegokolwiek. Zawsze jest ten jeden alkoholik, który w scenariuszu jest napisany tak, żeby każdy go nie lubił. I to jest właśnie ten typ. Nikt go kurwa nie lubi. I tylko problemy sprawia. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. Ciekawi mnie, czemu ta latarnia pode mną mryga, kurwa, jak policja. Robi wiwu, wiwu. No. Wiwu, wiwu. Somewhere. He went to get help. Yes, that's... That's it. He went to fetch help. Okay. Let us pray for him.
For all of us. Good idea. Come. Gather. O, przestała mrygać lampa, pokcząp. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Siema. 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 Dobra, wypierdalaj. That prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Oh, kurwa. Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protects us. Oi. Protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! Father! Elena, no, stay back! No, let me go! We have to go! Ciach! 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 Kurwa ty! Elena? I said no! Oh my god. Es. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Jakieś kurwa, deski na niego spadają, dalej żyje. Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! No! Dobra. Proste. Wiecie co jest tylko ciekawe? Ilina to taka drabna kobietka, a miała taką kurwa pompę w łapach? Żadnego odrzutu. Zero. Ona robi tfu i chuj. Zero odrzutu. Was already gone. Z shotguna. Leave me alone. No. We're getting out of here. Ona ma takie małe, drobne dłonie. A taką bombę zajebała z tej pompy. Dobra, co my mieliśmy zrobić? Pamiętam, że znaleźliśmy chyba gdzieś... O, właśnie. I tak musimy przeszukać to wszystko, bo tutaj pewnie w demo nie było za dużo rzeczy, ale pewnie tutaj coś bym znalazł. Tylko co znajdę? Coś znajdę? Czy chuja znajdę w dupie swojej i tu nic nie ma? Aha, czyli polizałem ściany i tu nic nie ma? Ta, nic tu nie ma. No dobra, no to zawracamy. Znaczy idziemy dalej po prostu. Kiedy Elbląga przyjedę? Czekajcie, gdzie jest Elbląg. O, już wiem. Nie no, nie. Na razie mi się nie śpieszy z podróżami poza Warszawą 15. W kurwę kasy! 500 kurwa golda mam! No i to jest fajny wynik. Gdzie są te kluczyki, co były? O, give me this shit. I z tego co wiem... Tutaj... Gdzieś to miałem tak obrócić. O! Myk. Od razu mamy screwdriver, czyli z angielskiego śrubokręt. Tegoroczny maturzysta uczy. Czy będzie Jarol z Warszawy V2? Tak! Raczej zrobimy streamkę Jarol z WWA, tak mi się wydaje. Ja to będę na kilka dni, więc to nie jest jakaś przeszkoda, żeby po prostu wziąć pizdę z domu i wyjść na 4-5 godzin po prostu z powerbankiem i tym, bo powerbanka przecież kupiłem, więc no. To jest jakiś koncept. Zawsze też mogę wynająć jakieś GoPro, co nie? Żeby używać GoPro po prostu. Bo nie wiem, czy wiecie, taki fun fact, to nie jest żadna reklama,
ale jest taka aplikacja Plenty. I w tej aplikacji możecie sobie, jeżeli chcecie przetestować na przykład, nie wiem, Xboxa najnowszego, albo, nie wiem, PS5, możecie sobie zamówić, normalnie wynająć po prostu dane urządzenie na dany okres czasu. I to jest fajna sprawa, jak właśnie chcecie, nie wiem, zrobić, zobaczyć dany produkt, czy faktycznie chcecie go kupić, no to odpalacie sobie takie Plenty i sobie na przykład wynajmujecie. Jakiś tam sprzęt od Razera też się pojawił i tak dalej. Fajna rzecz, możecie sobie, po prostu wiecie, tam wypożyczyć dane urządzenie. Aplikacja się nazywa Plenty. I jeżeli mieszkacie w Warszawie, to macie wszystko na miejscu, a resztę wam będą dostarczać w jakiś tam sposób, wiecie, tak ciach. Ale niektóre produkty mogą być poza za waszym obszarem, na przykład ja PS5 nie mogę zamówić, ale na najnowszego Xboxa już tak. Więc no, czy mogę wynająć? Lepiej żebyś kupił, bo mnie ci wyjdzie. No to co, ruszamy przed ciebie, ciach. Genialne. A to ona siedzi w ogóle po naszej stronie, czy nie? To ze strony? Plenty, ale też jest aplikacja. Znaczy, aplikację patrzyłem. Ethan, are you alright? To. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Oj, kurwa. Dawaj na górę. Grab on. Hurry. Chodź, Linus, jak to miałaś. Ale w ogóle też muszę powiedzieć, mają rozmach skurwysyny w tym rezydencie 8. Ponieważ w poprzednich rezydentach to tak łącznie postaci mówiących to było, nie wiem, kurwa, 5 max. 5 max, a teraz kurwa? Mama sita, jest od zajebania tych ludzi. Postaci, że tak powiem, pobocznych i tak dalej. Jak stream deck? Zajebiście. That's our way out. Stream deck działa, pak co. What then? The village is still. Czy opłaca się kupić tą grę za 255? Gościu, ja tą grę w dniu premiery kupiłem za, uwaga, 160 zł. Amogus. Także no. Pak co. Fight them, there's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. Gdzie? Na Kinguinie, kurwa. Na Kinguinie. The place is full of nothing but blood and death, and I don't want to be alone while your father. Stary wstał. Elena, no, that's not him, not anymore. He said my name, father. Wait, it's not safe. Kurwa mać. Papa. Pipo, hej. Come on, give me your hand. Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! No cóż. Z kodem Japczan minus 5? To nie wiem, to ja użyłem jakiegoś innego kodu i miałem minus 10% w ogóle. Nie wiem, co to był za kodzik, ale wyszukałem Kinguin promo codes i tam było minus 10% aż. No to nie pierdź, szmato. Aż 10% odjęło, także pakczam. Także ja przyjdę z OG grubasem. No jeżeli chcecie wesprzeć Japczana, to będziecie mieli minus 5%. Jeżeli jesteście cebulami, to będziecie mieli minus 10%. Bo tam normalnie było po 177 i jeszcze właśnie użyłem tego tam kodziku, więc odjęło 10% i miałem no za tamte tam 160 chyba coś tam z groszami, więc no. Goddamit, brzmi chujowo. No. Mógł powiedzieć coś typu, nie wiem. Kurwa jebana mać! O, tak jak teraz. By the way, on w tym momencie, w tym miejscu ma odgryzioną rękę, co nie? Przecież jakbym tak uderzył w ścianę, no, bez fragmentu mojej dłoni, raczej by mnie to bolało. On normalnie jak koks, kurwa, ciach w ścianę, zero bólu. Zaciśnięte zęby, jebać leszczy, z lamusami się nie pieścić. Kurwa, pokcam. Bohaterowie w grach... Wiecie, co mnie zawsze rozpierdalało w grach? Jedna rzecz. Zawsze w grach komputerowych, jak ktoś dostawał w pierdol od wybuchu, leciał, obijał się o ściany, i tak dalej, i tak dalej.
i nic kurwa mi się nie dzieje nigdy. Oho. Hej, cio, baby. Monk giga. Czy opłaca się kupić grę? No, w cenie 160 zł. Jeżeli ta gra nie będzie taka krótka jak Resident Evil 3, to tak. Bo nie wiem, czy wiecie, dla osób, które były ze mną wtedy, albo po prostu widziały Residenta 3, Resident 3, ile trwał? Ja go przeszedłem chyba w 3 kurwa godziny, czy tam w 4, to był żart jebany. Kurwa, 4 godziny gierka za 250 zł, nikuta. I prawie w ogóle dymów nie było. Przestań. I prawie w ogóle dymów nie było, poza jednym tak naprawdę fajnym boss fightem, może dwoma, dobra, były dwa fajne boss fighty, reszta gierki była nudna. Monkaes. Babuszka Resident Sleeper, gdzie cyce? No właśnie, idziemy, ponieważ no teraz przed nami będzie zamek, do którego... Jeszcze chciałem sprawdzić. Dobra, i tak nie mogę tego tworzyć. No to idziemy do babuszki. To idziemy do ten. Czekajcie, który najpierw? To najpierw co? O. Ciach. Teraz... Ciach. Dobra. I ten drugi. Ciach. Dawaj w drugą. Oj, to tutaj postaje taki ork. Ciach. No i zajebiście. Tak, wiem, że w tym miejscu kończy się wersja demo, bo... No. O cię chuj. No i to ja teraz już tak naprawdę wkraczamy w nieznane. Jestem strasznie ciekaw, co tutaj spotkamy. Dzień dobry. Jestem Ethan. Przyszedłem po moją córkę Rose, którą mi ukradliście. O kurwa! Ej, on wygląda jak ten boss w... Jak on się nazywa? W Bloodborne. Jak jeden z pierwszych bossów, ten Father ktoś tam. Ale zajebiste. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Jakie okulary ma? Even better. Mother Miranda is gonna love you. Ała! Zaraz, czy on mnie zabierze do... Na pewno wiemy, że jest teammate'em Mother Mirandy. To wiemy na pewno, jest jej teammate'em. No bo zabiera chyba nas do niej. Hejcia. Furthermore, I can assure you that you entrust the mortal to House Demetrius. My daughters and I will deliver to you. Get out of the way, ugly! I want to see! He's awake! Both of you shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thing's suffering is assured. Gag, gag, is a man. Thank you, Walter, is a subika. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Okay, to is Heisenberg. Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable.
Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep crying. One day your head might actually fit your ego. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Almost skrzydło zajebiste. Remember from whence you came. Dang. Lycans and gentlemen, we thank you for winning. And now let the games begin. Let's see what you have. Ethan. O kurwa. Muszę coś robić chyba. Get ready. No! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five, four, three, two, one, showtime! Jesus Christ! Spierdalamy, spierdalamy. Biegniemy, 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 biegniemy. Łańcuch lata jakoś zgliczowany. Tutaj się przebijamy z bara, dawaj, z bara się wpierdala. Nie sko, dobra, skopa też może być. Z bara byłoby szybciej. Dawaj. Faktycznie one obsługują łuk. O kurwa. Okej, okay, to jest twój stary ork. Ała, kurwa mać. Chyba nie trafił? O pro. Okej. Ale zajebista zjeżdżalnia. Okej. Okay. O kurwa. O kurwa. Przede mną coś jest. Dawaj. Okej. Ez. Tu coś. Dobra. No znowu, fajnie. Ty, elektryczność! O kurwa! Ale Ez! Ez? Ale Ez! Wait, do those freaks have rose? Box up. By the way, tam właśnie wyhaczyłem, że koniec końców Mother Miranda to nie jest ta cycata typiarka, tylko to jest ta taka właśnie ta... Wiecie, ta co miała te takie krucze skrzydła. Tak zauważyłem. Także wciąż na... będziemy mówić po prostu na cycatą wampirzyca i wyjebane. No. Siema Walter, dziękuję bardzo jeszcze raz za subika od 14 miesięcy. Przepraszam, że nie było alertu, ale you know, podczas po prostu, żeby nie było podczas dialogu. Dziękuję bardzo, dziękuję życie za 14 miesięcy. God damn it. That's a lot. Dobra, i czekajcie, teraz wychodzimy sobie tutaj. Nie pierdź. I jesteśmy tu, gdzie byliśmy wcześniej, czyli zrobiliśmy dużą pętlę. A, jeżeli chodzi o przechodzenie gry naraz, raczej chyba się nie uda. Zobaczymy przynajmniej, czy się uda. Jabłuszka. Lubicie jabłka? I moje jabłka są zajebiste. Ale są osoby, które może kiedyś próbowały, tak jak ja. Giga chujowe są jabłka po tym, jak umyjesz zęby. Jak miksuje się smak jabłka z, kurwa, pastą do zębów. To jest giga chujowizna. Jest giga chujowizna. Jak umiesz zęby, a potem nagle wpierdolisz. Nie pierdź, a potem wpierdolisz. Siema, gruby. Ale ma bebek. Waiting for you, Mr. Winter. Siema. How do you know my name?
Anyone who is anyone has heard of the likes of you. Okay. A hero searching for his daughter. Ah. Manjo. Rozbawiło. Rozbawiło. What a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Duke. Out of business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Okay. Ile mamy kaski? Przypomnij mi, 1500. You wish to make a purchase? Yes. I've prepared a special okay. present. Możemy kupić supplies. Możemy kupić a Duke's purse. Kryształowa czacha, to ją mamy. Amunicja do pompy. Lemmy, czyli inny pistolet. Shotgun. I mina. Okej. Okay. Tutaj możemy ulepszyć naszą broń, ale nie mamy kaski. Okej. Okay. Supplies. Extra baggage. Jeszcze bardziej zwiększa nam inwentory. Okej. Okay. Lockpick. Kurwa, jak za darmo? Dawaj, jestem cebulą jebaną. No jak za darmo, to bier. Zajebiście. Co jeszcze masz dla mnie za darmożkę? Dawaj. A, wiecie, to są chyba rzeczy, które oni mi dali z preorderu po prostu. Bo ja kupiłem preorder i może być tak, że to dostałem po prostu za darmo z okazji preorderu. Dziękuję bardzo, Elmoxus, za piąteczkę. Tak, będziemy ogrywać Minecrafta, jak wyjdzie najnowsza wersja, czyli to tam chyba 1.17, coś takiego, nie pamiętam. Ale jak wyjdzie ta najnowsza wersja, to tak, na pewno zagramy. No i okej, okay, i to fajnie, że z okazji preorderu, że dali mi więcej kaski darmowej. Znaczy więcej rzeczy za darmo, także fajna sprawa, fajna. Tak, 1.17. Dziękuję bardzo, Elmoxus, za piąteczkę. Już cię zapiszę na tym. Dzięki, okay.